na szczęście. Chwilowo nic się nie dzieje. Dobra, so far so good. Dobra, Eveninko. Też so far so good. Six Arcade. Okej. Okay. O, akurat. Okej. Okay. Jesteś nieźle przyspany. Ignus. On już padł. Tak miałem moment z wida. Okej. No dobra. Not good. Nie masz energii, żeby się schować. Shit. Spróbujmy wcześniejsze. Nadal nie masz energii, żeby się schować. Raczej nie. Dobra. Wolałbym nie, bo skoro tam krąży ktoś z launcherem, wolę, żeby Ignus to zrobił przez drzwi. O właśnie. Dla bezpieczeństwa. Cholera, oczywiście ona straciła całą osłonę. No dobra, zobaczymy co się stanie. Okej, żyjemy. Żyjemy. Który to taki? O, ty świnio. No dobra, to skoro tak, to... Podejdź tu. Okej. No niech Chippy go zaorza. Dobra, udało się. Ewelinka już nie ma energii, nie powinna prowadzić pochodu. W efekcie Ignus powinien przejąć front. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, że wchodzę wszystkimi tak do tamtej komnaty. Ale no cóż, nie podoba się. Zobaczymy, co się stanie. Jakbym kurna zgadł! Dobra, to trzeba w takim razie
tam puścić, myślę. Spróbuj, Ewelinko. Okej. Wyszło dość... Kurde. Dostała. No nie może tak wyglądać w takim razie. Nie podoba się. Jeszcze raz. Od groma safe scamingu, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę nie mogę sobie pozwolić na ryzyko. No! Ale dobrze, nikt nie oberwał? Nikt nie oberwał. No to dobrze. A dzień dobry panu. O, jak miło. Dobra, to zróbcie tak. 42, tak? Okej, i teraz tamtego przejmiemy. Stynko. O. I na 42. I 42. No dobra, to już jest za blisko. Tu się nic ciekawego nie dzieje, więc... No cóż. Nie dokładnie o to mi chodziło, ale... Cóż, zaakceptuję. Mogę w sumie puścić rakietkę. Chyba tak zrobię. Od lewej strony będzie bezpieczniej. Okej. Tak. Tak. I... No może w ten sposób. Tak i tak. Dobra, jeden zdechu. Michał nie oberwał. Możesz przeładować, Ewelinko. Chippy czy Ignus? Ignus już nie bardzo może. Justynka? Justynka jeszcze może. No to... Tak. Mhm. Tak. Tak. I tak. No! Bardzo dobrze. Okej. Stynka już nic nie może. Ewelina też nie. Ignus se może podejść kawałek. Chippy, idź razem z Michałem tutaj. Szymon, trałuj za resztą. Ignus, wirus to samo. Okej. Nadal mi się nie podoba, no ale raczej nie. Nie będzie ten safe. Dobra, coraz mniej ich. Jestem skłonny oddać im kolejną turę. Shit. Ty się podniosłeś. Gdzie on uciekł? Spryciula mały. Gdzieś się schował dokument, nie? A dzień dobry panu. Justynko, coś dla ciebie. Taki wytrwały. No. Soldier. Ale byłoby fajnie, żeby ten soldier był bliżej tamtego frajera. 31, powiadacie. Blisko. Ale nie throw, tylko snapshot. Dobra. Może tutaj uciekł. Albo już padł. Po prostu. Drugi raz. Może padł!
Nie wiem, nie znam się. Na razie jestem skłonny zostawić ich tutaj tak, ponieważ chcę, żeby odzyskali energię. Więc tylko podprowadzę ich wszystkich tutaj. Całkiem możliwe, że padł jeszcze raz. A tu byłeś, świnio ruda. Dobra, to w takim razie Michał powinien mieć jeszcze dość tajemniców na jedną próbę zbałamucenia go. O. I sobie podejdziesz tutaj. No dobra, podejdziesz sobie tutaj i tutaj staniesz. Okej, okay, to teraz tak. Trzeba się pozbyć tego pana, więc Chippy. Jest tu ktoś w pobliżu? Raczej nie. No to... raczej nie. O, kurna, wytrzymały. Oj, ale to nie był dobry pomysł, bo Chippy zaczął krwawić. Więc ja go chyba odsunę dalej. O, i teraz spróbujemy. Tak i tak. Wait, what? Bo Michał krwawi, o nie! To Michał nie przeżyje do końca misji. No to do dupy, bardzo. Może spróbujmy tak. O, i... teraz ty. Padł? Padł chyba. Padł, dobra. Okej, to Michał nie przeżyje do końca misji. Ajajaj, to badziewnie. Smutek. Bo chciałbym to już prawdę dokończyć. Wprawdzie segmentował będę ten odcinek zapewne jeszcze dodatkowo, ale tak czy owak smutno. Dobra. Chippy. Tutaj, tutaj. Szymon też tutaj, tutaj. Wirus. Tutajcie, obywatele. O, to takie smutne, że Michał tego nie przeżyje. Autentycznie jest mi przykro. No ale cóż, Michał nie ma szczęścia do kończenia misji. W efekcie jestem w stanie zrozumieć. Dobra, jeszcze żyjemy. Ech. Kolejny ech. Dzień dobry panu? Może... ach. Trochę bida. Dobra, po pierwsze Justynko przeładuj, po drugie spróbuj tego pana zbałamucić. Bardzo zacnie. Ile? 31. Okej, okay, seems legit. Wait, what? Okej. Nie wiem, jakim cudem ja go nie zauważyłem, ale... okej. Jak to teraz rozegrać? Powinienem chyba zrobić tak. Tak.
Michał, kryj się. I puści ktoś z was. Na przykład Szymon. Łącz. Tak. 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 No i spróbujmy w ścianę tutaj. Fucking hell! No dobra, Michał i tak już tego nie przeżyje. Zobaczy, czy nikt inny nie zaczął krwawić. Bida, bida, naprawdę ciężka bida. For fuck's sake! Jakim cudem ja go nie widzę? Seriously. Dobra, to teraz skoro... Tak, to mam alternatywę, 31. Dobra. No to się powiodło w takim razie. No to możecie tuptać śmiało, panowie. Na tyle, na ile to możliwe, oczywiście. Bo mało kto z was ma energii wystarczające, żeby tak tuptać daleko. A Michał za moment padnie. Zostało mu 17 HP. Słabo to wygląda. O, no i oczywiście nie przeładowałem na czas. Ale dobra, za późno. Ewelinko. Tutaj. Dobra, so far so good. Ewelinka powinna przejąć chyba point mana. A dzień dobry panu. Okej, Ignos. Czy jest tam kto jeszcze? Ile? 31. No dobra, przejmę go jeszcze raz po prostu. Za moment, tylko zobaczę, co się tu dzieje. Nie zobaczę. Dobra, to nie większość z was stoi tutaj. Albo się ładuje do tego pomieszczenia. Wirus biedaczek został z tyłu daleko. Teraz tak, Michał jako ostatni krwawiący. I to dość solidnie krwawiący z tego co widzę. Czy to już? Nie. Raczej nie. Dobra. A usypiaj się, panie. Bardzo zacnie. A Michał wbiegnie tutaj. I nic nie zrobi. Justyna musi przeładować, bo zapominam o tym cały czas. Ewelinko. Tej komnaty nie lubię z nich wszystkich najbardziej, bo tutaj teoretycznie są właśnie ten tankulaty. A ja oczywiście lecę do tej komnaty jak pogięty. Nie podoba się. A dzień dobry panu. A skąd się pan wziął? Dobra, nie mam czasu się z nim bawić, więc... tylko go odeślę. O tam. Niech się łazi.
O. Żeby nam nie przeszkadzał. Teraz tak, Ignus. Jest i halucynoid. Dobra, to już jest komnata właściwa, z tego co się orientuję. Więc tutaj. Póki cię nogi niosą, no ty najwyraźniej będziesz naszym pointmanem. Okej. Teraz tak, Chippy. Przeładuj. Okej. Teraz tak, trzeba to dobrze wymierzyć. Bardzo zacnie. A, no i Szymon też nie ma przeładowanego. Sprytnie. Ty nic nie możesz, Michał. Za moment umrze. Nie tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, to teraz tak. Dzień dobry panu. Jest Xarkid. Ale Xarkid jest niepotrzebny, ściśle rzecz biorąc. Dobra, plan jest następujący. Wpuszczamy rakietę tędy. Tędy, widzicie? Grobowiec Cthulhu. Wpuszczamy rakietę tędy i będziemy strzelać w poszczególne kolumny, żeby je wszystkie rozwalić. I teraz tak, Ignus zejdzie na bok. Ktoś inny. Michał, przydaj się na coś, zanim umrzesz. Dobra, tak. Tak. No, muszę w to. Udało się! Śpiącego Alda zastała eksplozja statku. I oczywiście bardzo głupie zakończenie. Dla kontynuacji, która nie nadeszła kanonicznie, ściśle rzecz biorąc. Robione na szybko widać było, ale... No cóż. No to oficjalnie skończyłem. Przeszedłem OpenXCOM Terror from the Deep. Bardzo lubię tą grę, mimo że absolutnie jest bardzo, 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 bardzo ciężka do przejścia. Nigdy nie można sobie pozwolić na zbyt dużo czasu na rozwijanie swoich postaci, ponieważ kolejne państwa podpisują pakty z obcymi i no przegrywa się w ten sposób. Także trzeba się śpieszyć, 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 śpieszyć non-stop. Dlatego... No cóż, nie jest to takie łatwe, ale też dlatego jest to takie ekscytujące. Także na chwilę obecną będę odstawiał stare XCOMy. Najprawdopodobniej następne w kolejce ze starych gier będzie Ultima Underworld 2. No i cóż, zobaczymy. Później prawdopodobnie jeszcze wrócę do XCOMów, do XCOM Apocalypse oczywiście, i zacznę może nowe XCOMy od Firaxis, bo szczerze powiedziawszy tej serii ukraińskiej UFO jakoś nie chce mi się ruszać za bardzo, ale no cóż, także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że podobało wam się i tymczasem pozdrawiam was, trzymajcie się.